Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o trochę takim temacie tabu, czyli czy uprawiać seks przed walką. Lecimy, myślę, że będzie ciekawie. Jest to temat, można powiedzieć, taki no, dość pomijany. No i tutaj można się spotkać jakby z dwoma, można powiedzieć, jakby podejściami. Jedni mówią, że absolutnie nie wolno uprawiać seksu przed walką, ponieważ to, jak to się mówi, kobiety osłabiają nogi, to chyba nawet powiedział trener Rockiego Balboa w którymś tam filmie, chyba nawet pierwszym użył takiego stwierdzenia, że kobiety osłabiają nogi. Muhammad Ali też chyba mówił, że chyba bodajże chyba 6 tygodni, jeżeli dobrze pamiętam, przed walką w ogóle nie uprawiał seksu, ponieważ no, stwierdził, że jakby to osłabia jego zdolności bokserskie, jego performance i on odradzał. No i teraz, czy w ogóle nauka ma jakiekolwiek badania nam do zaoferowania? Coś, co nam podpowie, czy jest to faktycznie prawda, czy też nie. A więc tak, wszystkie źródła, na których się opierałem, tworząc ten odcinek, będą gdzieś tutaj na dole w komentarzu. Też wielkie podziękowania dla Marty Sech, która pomogła mi stworzyć ten odcinek. No i tutaj będę się wspierał troszkę laptopem, ponieważ no, będę chciał przytoczyć Wam kilka ciekawych badań. Razem pod koniec tego odcinka wyciągniemy sobie jakiś wspólny wniosek, czy uprawiać seks przed walką, czy też nie. No i prawdopodobnie już takie pierwsze badanie w tym zakresie zostało przeprowadzone w 1968 roku. Przypominam, że wszystkie linki do tych badań macie w opisie filmu. To autor przebadał grupę 14 kobiet w wieku od 24 do 49 lat, które uprawiały sport w przeszłości. Testowano siłę ramion po wieczornym stosunku seksualnym oraz 6 dni po stosunku. No i w badaniu nie odnotowano wpływu seksu na siłę. Tutaj to badanie jasno nam mówi, że no nie do końca seks przed walką, czy też przed takimi zawodami będzie nas osłabiał. Kolejne badanie, już z 1995 roku, przeprowadzono na 11 mężczyznach. Pod uwagę wzięto m.in. maksymalną wydolność tlenową czy tętno. Testy przeprowadzono na bieżni mechanicznej i nie stwierdzono różnic w wynikach ani po 2 godzinach, ani po 12 godzinach po stosunku. Jedynie po 2 godzinach odnotowano jedynie jakby no niewielki wzrost tętna w fazie regeneracji po wysiłku. Nie stwierdzono także różnic w koncentracji zawodników. Więc tak mamy kolejne badanie, które no trochę nam przeczy jakby tej tezie. W 2000 roku kolejne badanie przeprowadzono na 15 mężczyznach w wieku 20 do 40 lat. 3 kolarzy, 2 maratończyków, piłkarz, 7 hokeistów i 2 ciężarowców. No i sportowców obserwowano przez 2 dni, 1 dzień ze stosunkiem, drugi dzień bez stosunku, oddzielonych 2 dobami. Badani mieli założone aparaty Holtera. Przeprowadzono również test na cykloergometrze po 2 i 10 godzinach po stosunku. No i podobnie jak w poprzednim badaniu, nie odnotowano jakichś różnic, jedynie niewielki wzrost tętna, mniej więcej 10 uderzeń na minutę w fazie regeneracji. Kolejne badanie. Serbscy naukowcy przebadali grupę 37 chodziarzy wysokiej klasy za pomocą kwestionariusza pytań, a 6 z nich dodatkowo poddano badaniu bezpośredniemu, czyli stosunek seksualny oraz jego wpływ na wskaźniki wydolnościowe organizmu. Zawodnikom tym mierzono poziom leczanu, tętno i ciśnienie krwi i następnie ponowiono badanie podczas wysiłku fizycznego 30 minut i 12 godzin i 48 godzin po stosunku. No i tylko 30 minut po stosunku zawodnicy odczuwali nieznaczne osłabienie. Wyniki kwestionariusza wykazały, że więcej niż 90% badanych uważa, że stosunek 12 godzin przed treningiem nie ma żadnego wpływu na uzyskane wyniki. No więc, jakby widzimy, badania nam jasno pokazują, że jest to troszkę mit, tak, że na zasadzie, że my tutaj nie możemy uprawiać seksu przed walką, ponieważ to w jakiś sposób nas osłabi, tak? No oczywiście nie popadajmy też gdzieś w skrajności, tak? Ponieważ no, mamy takie przypadki, nie wiem, na przykład Mike'a Tysona, który, jeżeli dobrze pamiętam, przegrał swoją pierwszą walkę w życiu, właśnie sam później przyznał, że tą noc przed walką spędził całą z jakimiś japońskimi prostytutkami, więc no, oczywiście mogą być takie skrajności, ale również według mnie możemy to odnieść w taki sposób, że seks ma dużo jakby pozytywnych aspektów również dla zawodnika sportu walki. No i między innymi mogą być na przykład takie aspekty, że seks rozluźnia, po prostu jakby powoduje nam spadek napięcia, więc no, jeżeli my się stresujemy przed walką, to będzie to fajny taki czynnik, który nam pozwoli jakby troszkę się rozluźnić, zrzucić z siebie, jakby to można powiedzieć takie wewnętrzne ciśnienie. Nie ma, mówię, tak jakby takich jednoznacznych dowodów, że jesteśmy później słabsi na zawodach czy na walce. Brak takiego zaspokojenia seksualnego może być, można powiedzieć, jeszcze bardziej taki szkodliwy i frustrujący dla nas, może jeszcze nas bardziej jakby denerwować niż
właśnie sam stosunek, więc no jest to jakby naturalna potrzeba człowieka. Jeżeli my jej nie zaspokajamy, no to to powoduje u nas jeszcze jakby większe rozdrażnienie. Myślę, że spokojnie większe jakieś stężenia kortyzolu w organizmie, więc może się to przyczyniać do jakiegoś przetrenowania i tak dalej. To pamiętajcie, że seks poprawia nam swoje samopoczucie, zadowolenie z życia, tak, my się czujemy wtedy jakby spełnieni. Też pamiętajcie, że jakby nie ma takich jednoznacznych dowodów na to, że seks powoduje nam spadek albo wzrost stężenia poziomu testosteronu. Tak jakby badania nie mówią o tym jednoznacznie, tak? Oczywiście są takie badania, które mówią, że jest jakiś tam niewielki wzrost poziomu testosteronu. Tak? Są naukowcy, którzy nawet właśnie zalecają wręcz, można powiedzieć, seks gdzieś tam przed walką, ponieważ to powoduje nam wyrzut testosteronu, no ale jest też masa badań, które nam to nie potwierdzają, więc jakby to musicie też jakby sprawdzić na sobie, jak wy się tak naprawdę czujecie następnego dnia, czy też kilka godzin po stosunku. No i pamiętajcie, że takie chroniczne powstrzymywanie się od tego, tak, od seksu na zasadzie przed walkami, bo ktoś wam tak powiedział, no to może nawet doprowadzić do jakichś tam stanów depresyjnych. No nie jest to jakby wskazane, tak jakby, bo ktoś wam tak kiedyś powiedział i tak musicie robić, nie? Więc jakby, tak mówię, też proponuję po prostu sprawdzić na sobie, tak. Ja rozmawiając ze swoimi zawodnikami, no to oni bardzo często mówią, że po seksie czują się troszkę bardziej osłabieni, słabsi, ale mówią, że jeżeli to jest już kilka godzin po, no to już jakby nie widzą kompletnie jakby wpływu na ich trening czy na zawody. Mówię, może być tak, że wy się czujecie w jakiś sposób osłabieni, tak? Jeżeli się czujecie w jakiś sposób osłabieni, no to być może jest tak, że wy macie zbyt duży właśnie wyrzut na przykład prolaktyny. Jesteście bardzo na przykład może czuli na tą prolaktynę, która się wydziela właśnie po stosunku. No i tutaj bym raczej może faktycznie jeden dzień, dwa się wstrzymał, ale według mnie takie wstrzymywanie się na zasadzie, nie wiem, 5-6 tygodni, no to według mnie nie jest to kompletnie uzasadnione w jakikolwiek sposób. I tak jak mówię, może to wręcz działać negatywnie, tak? Czyli możecie chodzić rozdrażnieni, nerwowi, wkurzeni na wszystko. No i mówię, znajdziecie masę sportowców, którzy mają do tego różne podejścia. Na przykład takie dwa skrajne przypadki, no to na przykład zawodniczka MMA Ronda Rousey, jeżeli dobrze przeczytałem, przyznała, cytuję, lubię być zajęta na całą noc przed walką, tak? Czyli widzicie tutaj ta zawodniczka na przykład lubiła to robić, tak? Mówiąc wprost, a nawet mamy przykład izraelskiego piłkarza, on się nazywał Felix Halcon, no i on uprawiał seks nawet w przerwie meczu, co ciekawe. Więc no, jak widzicie, podejść jest kilka, mówię, sprawdźcie to na sobie, ale mówię, skrajne podejścia nigdy nie będą dobre i zawsze starajcie się to sprawdzić na sobie. Dobrze, to tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Dajcie znać dole w komentarzu, co wy sądzicie na ten temat, bardzo jestem ciekawy waszego zdania. Ja już się dzisiaj z wami żegnam, mam nadzieję do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się. Cześć. Teraz będziemy gadali o seksie przed walką. Ciekawy temat. Krystian, co sądzisz na ten temat? Albo o walce przed seksem. O! Walka przed seksem. Lepiej seks przed walką, czy walka przed seksem? No i dobra, tak długo wyszło. Dobra. Już wiadomo, o czym mówię, lubię mówić, nie? Proszę powiedzieć, czy seks przed walką jest dobry? Bardzo dobry, bardzo dobry!